Okrąg, którego środkiem jest punkt A, 5, jest styczny do osi OY i do prostej o równaniu Y równa się 2. Promień tego okręgu jest równy. Teraz to jest takie trochę zadanie, powiedzmy na kombinowanie. Weźmy sobie kartkę w kratkę, dajcie sekundkę. Więc tak, narysujmy sobie to wszystko. Układ współrzędny. Za duża będzie jednostka, to będzie tak co centymetr, 1, 2, 3, tu i tu będzie 1, to jest oś Y, tu oś X. I teraz tak, środek to jest A5, czyli wiemy, że to będzie gdzieś 1, 2, 3, 4, 5. Gdzieś tutaj będzie ten nasz środek. Tak? To jest 5. Dlaczego 5? Bo mamy S A5. I ta piątka mówi nam o, że tu o osi Y. Że gdzieś na wysokości 5 będzie ten punkt znajdował się. Ale nie wiemy, bo mamy S równa się A. A nie wiemy, ile A wynosi. Wezmę cyrkiel jeszcze i wezmę drugi kolor. I wiemy, że ta prosta jest styczna do prostej, okrąg jest styczny do prostej, Y równa się 2. To jest prosta, Y równa się 2. No i teraz weźmy sobie tak. Czyli promień to będzie odległość od tej prostej dotąd, tak? Bo to musi być styczne. Ha, patrzcie, jak mi się akurat fajnie wbiło. O, madre mia. Dobra, okej. Widzicie dlaczego tak? Bo skoro czyli mój promień to jest odległość od tej prostej do tej. To policzmy. 1, 2, 3. Czyli promień równa się 3. Koniec zadania. To jest odpowiedź chyba A. Dobra, jeszcze raz, bo to może się tam trochę Wam zadziać w głowie. Mamy powiedziane tak, że mamy prostą Y równa się 2, tak? I jest styczny do osi OY, czyli musi tą oś dotknąć sobie. I do prostej Y równa się 2, czyli musi tą prostą dotknąć. I teraz tak, promień, no to promień to jest ta kreska taka, no nie? Tutaj idzie od środka wszędzie. I wiemy, że promień nie może być dłuższy, no bo tutaj by przechodził, tak? On ma być styczny, ten okrąg, więc musi tylko tak sobie dotykać. I stąd wiem, że ten promień to będzie odległość, promień to odległość między tymi prostymi dwoma. Jak macie jeszcze więcej pytań, to piszcie. Naprawdę Wam chcę pomóc.